Blisko ćwierć miliona miesięcznej dotacji z suwalskiego ratusza mogą stracić niepubliczne przedszkola. Ratusz chce uszczelnić system finansowania. W naszych przedszkolach mamy 2200 dzieci. W przedszkolach prywatnych, niepublicznych mamy 1200. Razem dodaje 3300 dzieciaków. Nie urodziło się tyle. W tych czterech grupach wiekowych uczęszczających do przedszkola urodziło się znacznie mniej. A wobec... W Suwałkach. Wobec tego co najmniej 300 dzieci to są dzieci nieobjęte wsparciem ze strony okolicznych gmin, bo mamy porozumienia i mamy finansowanie na 150 dzieci jest finansowana przez wójtów różnych gmin. Te dzieci, które uczęszczają do przedszkoli prywatnych, bo my przecież płacimy chyba około 800 zł miesięcznie dotacji na dziecko w przedszkolu prywatnym. I jak policzyliśmy to, no to widzę, że jest ta luka taka. I nawet jeżeli wezmę te 300 osób, dzieci, pomnożę przez 800 zł miesięcznie, to wychodzi ile? 240 tysięcy miesięcznie. I to są pieniądze do wzięcia na podwyżki dodatków motywacyjnych i tych różnych za wychowawstwo naszym nauczycielom. Stanowisko Czesława Rankiewicza w sprawie przyjmowania dzieci spoza miasta do niepublicznych placówek jest jasne. Jak są możliwości, te dzieci niech uczęszczają i tak dalej, tylko dobrze byłoby, żeby była właściwy podmiot finansowy. Oznacza to, że suwalscy urzędnicy bardzo dokładnie przyjrzą się adresom podopiecznych prywatnych przedszkoli. Wójtowie okolicznych gmin, którzy nie są w stanie zorganizować na miejscu opieki dla swoich najmłodszych mieszkańców, będą musieli sfinansować edukację dzieci. Jeśli tego nie zrobią, finał może być tylko jeden, bo prywatne placówki raczej nie zechcą sponsorować opieki i edukacji przedszkolaków.